porządna koszulka to i będzie lekki trening. Nowy tydzień, nowe możliwości, startujemy z plecami i z dwójkami. Oczywiście będzie jak? Lekko. Dokładnie, będzie lekko. Dlatego startujemy, zapraszamy Was. Dzisiaj kilka fajnych nowych ćwiczeń, które musicie zobaczyć. Zapraszamy. Zapraszamy. Wasze zdrowie, startujemy z plecami. Mamy maszynę do wiosłowania, zobaczcie. Ale nie siadamy przodem, tylko po skosie, zobaczcie, bokiem. I tutaj bardzo mocno wyciągam spięcie. Wyciągam spięcie. Druga strona też sama oczywiście. Tylko po 10 lekkich powtórzeń przejmuję kamerę i teraz czas na Adriana. Zobaczcie, jest i on. Mocno rozciągamy. Tu gdzieś Wam kiedyś pokazywałem, dziura musi się robić. Łopatka rozjeżdża się maksymalnie. I lecimy, tak. I spięcie. Co daje ustawienie bokiem? Musicie sprawdzić, że jest większe rozciągnięcie. Czyli większe bodźce. I moc rozciągnięć, tak. I dziura ma się tutaj zrobić koniecznie. Łopatka się rozjeżdża. Zobaczcie, jak mocno rozjeżdża się tam. Tak. I dopnij mocno. Brawo. My tu trochę popompujemy jeszcze, żeby pompa była ekstremalna i lecimy dalej. Kolejne ćwiczenie. Robimy tylny aktonet troszeczkę czworobocznego. Dlatego, żeby te kule były armatnie, żeby czworoboczne popracowały. Przy plecach też postanowiliśmy robić, ale robimy tym razem karolki. To co na barki trzymamy tutaj, raz jedna, raz druga. Teraz trzymamy z tyłu, raz jedna, raz druga. Zobaczcie. Oczywiście siadę na żabę. Ale wjeżdża, zobaczcie, jeszcze coś Wam pokażę. Zobaczcie, jaki numer maszyny. Czyli lekko. Teraz czas na Adriana. Lecimy. Karolki. Z trzymaniem z tyłu, raz jedna, raz druga. Czyli w ogóle nie odpoczywa ani czworoboczny, ani ten lakton. Cały czas. I tu rozciągamy łopatkę, bark do przodu, tak żeby czworoboczny też popracował. Bardzo dokładnie trzymamy z tyłu 10 na stronę, czyli razem jest 20 powtórzeń. Dawaj, dawaj. Bardzo dokładnie, trzymaj. My dalej mamy rozgrzewkę, a za chwilę dopiero idziemy zrobić trening, prawda? Oczywiście.
Oczywiście, że tak. Adrian tam dał czadu, powiedział, że bardzo poczuł, zapaliło się, poczuł nieziemsko. O to właśnie chodzi. To czucie, ta technika będzie odgrywała kluczową rolę. A teraz dotarliśmy do ławki, do wyciągu. Robimy przenoszenia mocno za siebie. Adrian jeszcze teraz pokaże za chwilkę, jak to ma wyglądać. I już właśnie pokazuje. Ale lekka ta seria będzie. Lecimy. Głowa na bok, żeby nie przeciąć nosa. Brawo. Brawo. Porozciągaj mocno. Zobaczcie, jakie duże rozciągnięcie. I o to właśnie chodzi. Mocno ramiona za siebie. I rozciągamy. Na dół mocno spięcie, łokcie jak najniżej. Specjalnie jest lina, bo możemy dać łokcie troszeczkę niżej. Gdybyśmy mieli drążek, to by się zatrzymał na biodrach. A my chcemy wykonywać jak największe zakresy. I wtedy mięśnie będą rosły. Pięknie, pięknie. Pięknie, ale lekkie. O, właśnie. No i super. Weszło. Weszło. No i to mnie cieszy. Przy poprzednim ćwiczeniu polecam, żeby odpowiednio ustawić kąt ławki. Żeby nie był za mały, żeby też nie był za wysoki. I ławka to będzie przedłużenie linki, tak żeby maksymalnie rozciągnąć. No i to mieliśmy idealnie ustawione. Tak samo sobie zróbcie, zobaczycie, jak tu się rozciąga, tu jest pięknie, też samo od tego. Te maszyny już znacie. Możemy tutaj robić i podchwytem, kiedy łokcie mamy z przodu. I możemy przekręcić i będziemy mieli nachwytem łokcie szerokie. Dlatego warto wykorzystać zawsze zabawa z łokciami. Obojętnie czy jest wyciskanie, czy przyciąganie, czy wiosłowanie. Chodzi o łokcie. Czy one są blisko dłonia, czy szeroko. I ma to kluczowe znaczenie. Dlatego teraz w dwóch wariantach sprawdźcie. Na początek podchwyt i pełny zakres ma być, nie interesuje mnie inny. Wyciągamy mocno i mocne spięcie. Czy tutaj na maszynie, czy jak robicie na wyciągu górnym, jeżeli zrobicie podchwytem, łokcie pójdą do przodu i tu mocno. Jeżeli rozszerzycie, będą szeroko. I tak trzeba robić. Wtedy plecy będą bardzo tutaj szerokie. Bo z góry wszystko jest na szerokość, wszystkie wiosłowania są na grubość pleców. Zapamiętajcie. A teraz Adrian. Adrian. Najpierw podchwyt, łokcie mocno do przodu. Zobaczcie, jak wyciąga. Zobaczcie, jak wyciąga tu cała łopatka. Tu i cała łopatka do góry, wyciągnąłem cię. Super. I rozjeżdżają się całe łopatki, barki mocno unosimy. Bardzo dobrze.
I teraz nachwyt, zobaczcie, już przekręcił. Łokcie idą na boki. Tak. I za siebie mocno. Na dole mocno spinamy łopatki. Zobaczcie, spięcie łopatek. I tu rozciągnij łopatki. Spięcie, rozciągnięcie. I pełny zakres to najważniejsze, a nie połowiczne jakieś ruchy. Przepracujecie w pełnym zakresie i mięśnie będą się cieszyły. Prawda, że będą się cieszyły? Będą się cieszyły i bać się będą. O właśnie, też zaczął rosnąć. Tego hamera już znacie. Zawsze robiliśmy w siedzeniu ten chwyt. Ale mamy jeszcze jeden. I jak mamy różne chwyty, warto wykorzystać wszystkie. Ale teraz robimy jednorącz. Zobaczcie. Opieram się tu. W staniu. Noga nie jest z tyłu, tylko z przodu. I tu bardzo mocno rozciągam spięcie. Po skosie do góry. Tu. Razy i druga strona, te 12. Czy wjeżdża? Sprawdzicie, jak przyjedziecie i się przekonacie, czy wjeżdża. A wjeżdża potężnie. Niesamowicie plecy napompowane, naładowany już szok. Płynne przejście oczywiście, zobaczcie, na... Ale lekkie. Lecimy. Noga lewa z przodu. I zobaczcie, lecimy. Podejdź teraz troszeczkę bliżej, bo łokieć za wysoko szedł. Musimy to skorygować. Troszeczkę Adria musi być bliżej, zobaczcie. I od razu teraz jest lepiej. Zobaczcie, łokieć jest niżej. I teraz jeszcze bardziej rozciąga łopatkę. Łokieć po skosie idzie do tyłu, bliżej tyłowi, a wtedy miał troszeczkę za wysoko, za bardzo był odchylony do tyłu. No i wjeżdżały tam te laktony troszeczkę bardziej w roboczy. A teraz jest zdecydowanie efektywniej. I po to wam jest potrzebny trener, żeby to wszystko zauważył, wychwycił i skorygował. Prawda? A Karol to najlepszy trener. Prawda. I tutaj właśnie skorygowaliśmy to od razu na bieżąco. Dlatego, żeby nie tracić czasu, żeby nie popełniać błędów. Wy czasami możecie wiedzieć, ale możecie czasami nie chcieć wiedzieć, widzieć. A trener, który patrzy z zewnątrz, widzi wszystko, koryguje na bieżąco. I o to tutaj właśnie chodzi. My już po treningu plecy wjechały nieziemsko, na dwójki zrobiliśmy dwa ćwiczenia, jedno w leżeniu, drugie w siedzeniu. Po 5 serii, naprawdę doładowane nieźle, jesteśmy już po posiłku. No i przyszedł czas na cardio. Zaczęliśmy dopiero 3 minutki, a przed nami 3 oczka, czyli 63 minuty. Adrian, jaki był dzisiaj trening? Bardzo lekki. Tak jak zawsze, bardzo lekki, naprawdę dzisiaj wjechało nieziemsko. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że też wam się podobały te ćwiczenia na plecy. Sprawdźcie, korzystajcie u siebie i dajcie znać, jak było. Trzymajcie się. Spokojnego wieczoru, spokojnej nocy. Wyśpijcie się. Na razie. Ale lekkie. Razie.